sobie w oczy w lustrze, nie wiem czy to ja. Ona jest 10 na 10. Ale słucha tej piosenki. Ale... Ale czemu tak piszesz? To jest widza piosenka, chamie w dup. Patrzę się w jej oczy, ona czuje to co ja nie wiem. Jak to się powiększało na TikToku? Kurde, jak to się powiększało? Ona jest 10 na 10, ale ma piękne usta. 7 na 10, ona jest 10 na 10, ale... Czemu 7 na 10? Lewy kontrol i rolką, ale nie, żeby to było full screen, tak jak zawsze oglądaliśmy. Czemu 7 na 10? Połamała nogę. 3 na 10. Ona jest 10 na 10, ale połamała nogę? Do końca życia będzie w gipsie w takim razie. Ona jest 10 na 10, ale ma różowe włosy. 7 na 10. Ona jest 10 na 10, 10. Ale ma ładnego psa. A to z tego widz to wziął. 4 na 10. Ty śmieciu pijeprzony, prawie w monitor. Szmato. Dajcie mi na miarę tego leszcza pijeprzonego. Co w dupę śmieć. 5. Ona jest 10 na 10. 4 na 10, bo ma psa. 5, ale nie lubię uprawiać sportu i treningu walki. 0 na 10. Nie lubi przyjmować ciosów, szmata. 0 na 10. Pu. Ona jest 10 na 10, ale lubi robić traktorem. 0 na 10. Co? Co to znaczy, że lubi robić traktorem? Ona jest 10 na 10, ale nie lubi chłopaków swojej byłej. Co? Nie lubi chłopaków swojej byłej? Co to w dupę znaczy? Była to kurwa 0 na 10. O kurde. Ja pierdziel. No. Ona jest 10 na 10, ale wysyła zdjęcia. 10 na 10. Ona jest 10 na 10, ale nienawidzi jak chłopaki jedzą kebaba. 0 na 10. Ona jest 10 na 10, ale wysyła ci snapa. 10 na 10. Czemu koniec? Przecież to widzę, że ucięte. Co jest dalej? Budu, to, że rozpowszechniacie... Ty, to jest jego kanał? Adrian Nowak-Żalno? Ty, rzeczywiście on się chyba Adrian nazywał. Zapomniałem. Zakupy zrobione za 2000 zł. Ty! To jest prawdziwe. Cześć wujek. Co? Co jest? Ja pierdzielę. Świt żywych trupów. Cześć wujek. To jest tak. Dla kogo to jest? Wolek? Disco żul. Dla kury? Dla kurów? Kogut kura? Jeden wolek? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Turek dał na Golibordę 5 zł. Sienka Sparta, wiesz co łączy polskiego pracownika budowy i amerykańskiego policjanta? Oboje lubią sobie strzelić małpkę w robocie. Ale oczywiście tu chodzi o alkohol. Drugi wolek, pewnie nie wiem. Dla kurów. Dwa. Jak łazienkę pokazywał. Ja dawno psów, go tak? Nie oglądałem. Dla psów? Nie wiem, dwa wolki dla... dwa wolki dla kurów. Dwa wolki dla... psów, dwa wolki dla kotów. Dwa wolki... Dwa gołębi, to jest 8 wolków. I dwa wolki dla ziemniaków mam. To jest raz, jeden... Dwa, czy to dla niego? 4, 5, 6, 7, a tam 7, dla kotów chyba. 8, 9, 10 wolków jest. Dwa wolki dla psów, dwa wolki dla kotów, o, no. Dwa wolki dla kurów, dwa wolki dla gołębi, dwa wolki ziemniaków.
Jeden, a dwa, tu wujek stoi obok. Cztery. Ziemniaki pięć, dla wujka. Ziemniaki dobra, dla wujków. Pięć. Sześć. Jaki ten wujek jest creepy. Pięć. Sześć. Siedem. Sześć. Osiem. Ja wiem, wiem. Osiem. Pomaga liczyć. Nie wiem, tu muszę zrobić coś. No jak to jest stary, to ma tydzień. 10 worków. Dobra. Teraz, bo tu się nagrywa teraz. Teraz tak. Tu jest tak. Co on tu trzyma? 50 jajek jest. W jednym worku mam małego kogu... Co to w dupę są gołębie? Czemu trzymaj w szufladzie? Małego koguta żywa. Mała kura żywa, mały kogut żywy. Jeden duży królik żywy. Co? On ma królika w tym worku, czy co on pieprzy? Jeden duży królik żywy. Ciasto za 100 zł. No sam zjem. Pięćdziesiąt jajów, to sam zjem. 10, 20 jajów. Jak? 30 jajów. 40 jajów. 50 jajów. Owoce. Borówki to są, tak? Jakoś się nazywają. Borówki czy jakieś tam, nie wiem, co się nazywają. Gołębie. Podstawę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Sokoły. Ta, masz podstawę? Rację, głupie. Głupie. Osiem jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, grube. Kurde, gdzie masz? Sokoły, srebrniaki i podstawę. Ale... I metki. Oni będą je jeść? Batony. Grześki. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem. Chipsy. Lays. Max. Papryka. Najlepsze Lays, jakie są. Czemu on je je? Lays. Cebula. Znaczy, no, czemu? Bo są dobre. Ale zdziwił mnie na plus. Tak. Następne ciasto. Z alkoholem. To dla wujka. Bo tam to zje sam. O, ciasta, ale je. Pięć kucaków pieconych. Raz. Dwa. Trzeci kucak. Czemu kupił? Czwarty kucak, piąty kucak. A tego ciasta nie było zatem więcej? Tu były koście podzielił. A, jeszcze byli koście. Tu je pan, kucak. Tam byli jedna tu. Koście. Tam u ciebie jeden. Widzę, i te owoce, borówki. O ja, się czekaj, a nie, te kapusta, bo są takie sałatki gyros. A. I wujek ma jeden. To są te koście, to są, oni na nich się namówi budyniowe. Ja, budynek to jest. Czy twarogi to jest, nie wiem. Ale nie wiem, czy tego ciasta nie było więcej, tu się przegapiłem gdzieś. No nie wiem. No nic nie ma. No dzięku się. Może zapomniałeś. To się zgadza? Patrzę, ci czegoś nie zapomniałem. Tak jak były jeszcze inne ciasta, mi się wydaje. No to ja. Ale czemu 2000 na to wszystko wydało? A co tam jest? Tam, a co na krześle jest? Bo to, tam nie ma nic. Czy on te ptaki też kupił jakby, czy one tu po prostu stoją? Kurde, tylko się nie zgadza coś mi. A tam nie ma nic? No mogło stać. No ale dużo wydaje się, że wydał. No, muszę sprawdzić, kupił czy jakieś... się nie zgadza tutaj. Nie. Mówi, się nie zgadza. Dobra. Siema Kądziu, witam. Królik. Kuja mała i kogut. Witam, witam. Już pytałem o no, TikToki wiem, no, od ciebie, ile ich jest. Się zgadza. Myląc coś, przy okazji dźwignika, ale to nic. Nie, mówię nie. Ktoś ciasto ukrył. Jest to kurę połowałem tam. A tu jest tam jakąś mąkę. A rad, nie, no nie są żywe te kurczaki i króliki, co on ma. 700 TikToków? Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Turek dał na Golibordę 5 zł. Jak mówiła kanibal na kobietę w ciąży,
Kinder niespodzianka. Dzięki, dzięki. Tam to osobno na gambo, to będzie ciężko, to mam na słodko. No jak żywe możemy mieć w dupę żywego królika w worku? Psz. Jak? Jak on może żyć? Mówię, dobra. Tam to osobno na gambo, to będzie ciężko, to mam na jak słodko. On może żyć? On jest upchnięty w worku i zawinięty. I jeden worku jest królik. To czemu on go tak trzyma? Mała kuja, mały kogut, żywe. Królik będzie na mięso duwy na zabicie. Mała kuła i mały kogucik do chowu będą. Przecież on się nawet nie rusza. Ale jak on żyje? Jakie to jest creepy, ja pierdzielę. Wszyscy razem! Była moim ideałem. Dokładnie. Była moim ideałem. Dokładnie była, ziomuś. Ja pierdzielę, ale smutny widok. Dokładnie była, ziomuś. Była moim ideałem. Dokładnie? No, powinien tak czekać, aż usłyszy, a nie oszukuje. Ale tak mi się wydaje, że to jakieś miasto organizowało i ci ludzie przyszli za darmo. Tak strzelam, dlatego tak jest, no bo to byłoby porypane. Czy nie? Już we wtorek 14 kawałków krupiącego kurczaka, tylko 14. Już we wtorek 14 kawałków krupiącego kurczaka, tylko 14,95. Odbierz na wynos. Sprawdź też nowość w Dobra, teraz wychodzimy z kuchni do korytarza. Ja pierdzielę, jak chatek w horrorze. Dobra, teraz wychodzimy z kuchni do korytarza. Jezus Maria. Tak, tutaj mamy jedną łazienkę. Dobrze, światło się pali. WC, kibel. Co jest w dupę? Co się stało? Jest. To jest normalne! Otworzył zapchany kibel. Jest. Jest. Ale czemu? Co tu się w dupę stało? Tak. Idziemy dalej. Mój stary tak zupę gotuje. No to. Witam. Tu jest. Dziękuję, Crazy Bukake. Witam. Dzięki. Jak on sra? No właśnie sobie wyobraź, że on siada dupą. I wiesz, jest pocałunek Posejdona. A jak to nazwać? On ma jaja w szabie, jak siada. Jest chore. On jaja do szamba pakuje. Z bomby. Tu jest... łazienka? Może lubi. Dzięki bardzo. Seneksu, witam. Wanna? Maseczka. Pralka? O, stara pralka. Moja babcia taką miała. Parę dawno temu. Pralka frania. Pralka? Zwykła? Prysznic? Ale te kable jak wyciągnięte. Co tu jest tu? One wiszą tak? Czy tam są podłączone? Umywalka jest. Grzejnik na ciepłą, zimną wodę. Grzejnik na ciepłą, zimną wodę. Iluj. Upraszcza polski język. Teraz idziemy dalej. Prosto mamy...
Mamy korytarz. Ja myślałem, że to pokój dziecka i takie malunki. Ale jakieś takie dziecko nawiedzone. Ale pomalowane jak w Zakopanem. No, mi się podoba. Ja... Co? Jak w Zakopanem pomalowane? Co to znaczy? Co to znaczy? Chyba, że trup to pomalował. Jakiś Zakopany. To jest chore. To jest w horrorze. Pięknie. W tym domu można robić urbex. Ja pierdzielę. No masz rację. Dziękuję bardzo. Wykształcony inaczej. Dziękuję. Ale kaloszy. Ja pierdzielę, ile kaloszy. O co chodzi? Czemu tam są tylko kalosze? Nie no, Grazor, boję się puścić. Pomieszczenie jedno. Jak tego to buta wyciąga. Jezu, co to jest? Co tam było? Sara. Co to jest to? To są chleby? To są gołębie? Worki z karmą. Kanciapa starego. Nie no, przerażający jest ten dom. Naprawdę straszny. Jacyś filmowcy powinni wynajmować ten dom do kręcenia właśnie. Może polskie horrory by nabrały sensu. Tutaj scenografia jest już zrobiona. Wystarczy przyjechać z kamerą. Tu jest następny korytarz. Tu jest git w miarę. Schody do góry. Tutaj mamy worki śmieci. Czemu on w całym domu ma płytki? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa zbogacić. Rejem Canal dał na Golibordę 5 zł. Siema Bartuś, życzę ci 200 h sierpnia na nie powrót. No. Wierzę w ciebie. Chyba się nie uda w sierpniu 200 h. Ja nie widziałem tego draku, nic z tej gry, a zaraz możemy zerknąć. Jakiś trailer. Ładny obraz na ścianie. To jest na 6 godzin. Coś tam żuje. Tak jak mówiłem, worki śmieci. Wszędzie płytki, żeby gówno z kibla nie leciało na panele. Co to w ogóle? Jest następny pokój. Ale wyciszenie daje te dywany, co leżą. Ole, naklejek tutaj. Następny obraz. Dragon Ball! Patrz! To jest kurde. Dragon Ball obok naklejek Jezusa. Dużo. Traigę. Co? I Sabuś tak boi tej gry, że już nagrał 7 odcinków? Nie, no to ja się zesram na tej gierce. Tej Madison. Siema gazet. Witam, witam. To ja może nie będę w to grał jednak. Siema Rejent, witam. Tak. Dragon Ball w kinie ma być jakiś film? To nie słyszałem nawet. Dzięki, Pezek. Dzięki wielkie, witam.
Ale ma widok. No nic, idziemy dalej. Ale to nuda, nic nie ma. Pokaż kibel. O nie. Spiżarnia. Nie no, żartuję, to chyba zwierzęta jego. Czy nie? Mamy dwie świnki mózgę. Ale one są wciśnięte, jaka mała klatka na dwie. To chyba porypane. Trzy świnki mózgę, no to jest. A czemu tam ma tak dużo miejsca, a tamty tak wciśnięte? Gorsze warunki niż w zoologicznym. Ale ten ma dużo miejsca. Przekąska. Ja pierdziel. Nie pisz. Biedne są, no. Też mi ich szkoda. Kiedyś pamiętam na zieloną szkołę pojechaliśmy właśnie do takiego budynku. Do takiego budynku i tego samego dnia pojechaliśmy do innego ośrodka. Tak nam wynajęli. Straszne to było, że jak uderzyłeś w kanapę, na której mieliśmy spać, to tak taki kurz leciał. Nie wiem, jak możliwe, że wynajęli w takim miejscu noclegi na zieloną szkołę. Tu wszędzie w całym domu. Ale jakiś bejt musiał być ciężki. Kula chodzi. Kula chodzi. Tak, kanapy. Trzeba trochę posprzątać. Trzeba taki bałagan właśnie nas zastałem, jak przyjechałem z Kornowa z więzienia właśnie, nie? Ja mógł tak powiedzieć, że kiblu. Mm. Tu widzi bałagan, tam nie widział. Wszędzie mam opicę znowu, nie? No co, tych myszów nie ma. Co to w dupę jest wszędzie? To białe. Co to jest? Jaja pająków. Dzięki, Liczy. Dziękuję bardzo. Jak minęły 2 miesiące bez was? Smutne, ciężkie miesiące. Ale już jesteście, więc jest git. Witam, witam. Dziękuję bardzo. No nie. Nie ma. To jest trutka na szczura. O jopi. Ja pierdzielę, ta kanapa to jest... Zobacz, moja babcia serio miała taką kanapę bardzo dawno temu. Takie kanapy kiedyś były w domach. Ja pierdzielę, to jest tak... To jest taki legendarny item. Tego też nie widziałem. To są larwy moli. Grozy? Kanapa ma w sobie 15 kg roztoczy. Ja pierdzielę. Można łyżką jeść. Co? Twoja babcia też ma taką, ale nie skrzypi, tak? No to te mechanizmy do rozkładania tak skrzypią chyba, ale nie wiem. A co tam leży na dole? Uj, tego skąd coś, tego nie widziałem o tym. Co? Zostałem, cmentarz, tam jest kościół. Nowa restauracja. To był grób wujka. Nie no, przecież wujka widzieli. Ty chyba, że on wstał z tego grobu. Ja pierdzielę, nie no. Mogę tłumaczyć, co on mówi. Tylko co trzecie słowo rozumiem. Tak trzeba dedukować, co on tam pierwszy. Zobacz, ma ten. Dokładnie. Super. Bardzo ładnie, nic w dupę nie widzę. Światła nie ma. Tylko jedno światło jest. Wydaje przejść. A to jest. Woda leci. To nie było to miejsce. Ale jak? Dobra. Jezu, łapice wszędzie założone. Na myszy. Aha, to są. Pułapki na myszy. Lulula. Dobra.
Nigdolin. Nie, to serio wygląda jak na urbexie. To straszne. Co z tym gołębie zobaczymy tutaj, bo tu jest gołębnik, to na innym filmiku nagam. Czemu tak? A, gołębnik, okej. Kiedy na plaży nie bardzo, a w parku... Co tam, wujek? Zawsze. Cześć, wujek. Jeśli chodzi o warunki. Ale ulewa jest, nie? Jo, pada, ulewa je. Gzmiało. Ale ma strasznie, słuchajcie, dłonie wujka. I jak on musiał mieć ciężkie życie, ten wujek. Wiecie, że on ma dopiero 25 lat? Nie, nie no, żartuję. Nie wiem, ile ma. Buwaj, ła. Ale nie, zobaczcie dłonie. Strasznie od takiej ciężkiej roboty. Ja pierdolę. On nie... musi mieć dłonie jak papier ścierny w dotyku. Która to godzina jest? Koło 8. O 9 do banku zadzwonim. O 9 zadzwonię do banku. Jak młodszy ode mnie? Zobaczmy, co ty. A ta kulka. Mam apelację, nie wspieraj Adriana Nowaka, bo jednak jak go oglądasz, tego wspierasz w tym, co robi ze zwierzętami. Na przykład miał kota bez oka, to Adrian zamiast go zabrać do weterynarza, postanowił, że dalej będzie go przechowywać w swojej melinie i nic z tym nie robić. Miał 5 chomików. No wiem, widziałem, cisnąłem go za to. Ale co ja ci zrobię? Przecież ten typ tak żyje. On to pokazuje, jak żyje, a nie dla kontentów pieprzył 7 świnek morskich do klatki. Wiesz, o co chodzi? Ten typ tak żyje, żeby go wspierasz czy nie wspierasz, to nic nie zmieni. Kajus umarła, nie ma jej, nie? Zdechła. Ty kulki małe nie ma już. Masz takie łapy odwalenia konia jak ten wujek? Ja pierdziele. Jak? Czemu? Skoda. Nie, nie, Deep Johnny. A lampa nowa jest. Czemu w dupę? Tylko... Tu są wszędzie pajęczyny, tego nikt... Ktoś to powiesił 30 lat temu i tak jest. On powiedział, że nowa lampa? A lampa nowa jest. Tylko pajęczyny trzeba wyczyścić. Przyjrzyjmy się wujkowi bardziej. Nie, tutaj widzę, jakie on ma dłonie. Ja pierdzielę. Bo to po dłoniach widać, jak ktoś żyje, rozumiesz? Ciężkie życie musiał być wujek. Bardzo, zobacz. Zobacz. No. Ty ja masz 82 lata, tak? Czy 81? 81. Nie wiadomo, co mówi ten wujek. Czy będą regularne streamy? Ja. Samobójca. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!